Dążenie do doskonałości w danej dziedzinie stało się ostatnimi czasy celem coraz większej liczby osób. Czy perfekcjonizm jest jedyną drogą rozwoju własnej osoby? A może istnieje inna ścieżka wzrostu i wejścia na drogę rozwoju i samozadowolenia ze swojego życia? W dzisiejszym wideo postaramy się przyjrzeć właśnie temu zagadnieniu. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki którym zarobicie minimum 1000 zł. Link, gdzie możecie pobrać e-book, znajdziecie pod tym wideo. Social media, które na naszych oczach stają się drugą rzeczywistością milionów osób, bez której nie wyobrażają sobie oni życia, wpływają na wiele aspektów. Idealna figura, idealna praca, idealny związek, wszystko na jak najwyższym poziomie. W social mediach próżno szukać bólu czy cierpienia, jak również niepowodzeń. Przeglądnijcie sobie Waszą tablicę na Facebooku. Każdy dodaje zdjęcia z wakacji, wyjazdów, imprez, narodzin dziecka, po ukończeniu jakiegoś wyzwania jak maraton czy wejście na szczyt górski. Każdy przeglądający tego typu zawartość ma więc dwie opcje wyboru. Albo pomyśleć sobie, muszę do nich dołączyć. I zaczyna tak samo jak inni dodawać zdjęcia o podobnej treści, nakręcając tym samym inne osoby. Może też pomyśleć, że jest totalnym nieudacznikiem, któremu nic nie wychodzi. Wpaść w depresję i zacząć nadużywać alkoholu i innych używek, aby zabić w sobie uczucie żalu i rozgoryczenia. Jak widać więc, gołym okiem świat kieruje nas w stronę perfekcjonizmu lub rozpaczy, a żadne z tych rozwiązań nie okazuje się dobre. Ostatnio czytam ciekawą książkę Timothy'ego Ferrisa Narzędzia Tytanów, która zawiera masę różnego rodzaju sekretów, trików i nawyków ponad kilkuset różnego rodzaju osób, które osiągnęły sukces w swoim życiu. Przekrój społeczny jest naprawdę szeroki, ponieważ w książce mamy sportowców, trenerów, żołnierzy, biznesmenów, artystów i innych. Pomimo tak wielkiej różnorodności, znakomita większość z tych osób unika perfekcjonizmu jak ognia. Dlaczego? Jest bardzo wiele powodów. Pierwszym z nich jest oczywiście brak działania. Dążenie do doskonałości sprawia, że zamiast ruszyć z miejsca, cały czas kręcimy się w kółko, szukając tego idealnego momentu, tego perfekcyjnego splotu wydarzeń, który nigdy nie nadchodzi. Inni znowu tracą czas w zupełnie inny sposób, chcąc dołączyć do tego 1% najlepszych osób w danej dziedzinie. Miesiącami, a nawet latami szlifują swoje umiejętności, aby być o te kilka procent lepszymi. Przypomina to trening biegaczy, którzy rywalizują ze sobą o każdą sekundę i poświęcają masę czasu na niewielkie zwiększenie swoich umiejętności. Zarówno przeciętni, jak również najlepsi przebiegną na przykład maraton, czego nie potrafi większość osób. Są więc lepsi od większości i to tutaj należy upatrywać swoją przewagę. Teraz zastanówcie się, ilu z Was wygra maraton? Czy też wystartuje w olimpiadzie? Ile osób dojdzie do ideału? A nawet kiedy to się stanie, czy będziecie wtedy szczęśliwi? Uwierzcie mi, stając się perfekcjonistą, musimy skupić całą swoją energię na osiągnięciu ideału, zaniedbując tym samym inne z dziedzin naszego życia. To dlatego tak wielu ludzi sukcesu, pomimo swojej wielkości w danej dziedzinie, w innych sferach swojego życia poniosło sromotną porażkę. Ilu ojców poświęciło swoje rodziny i relacje z bliskimi, by wybrać ścieżkę zawodowej kariery i sukcesu w oczach innych? Niestety sukces ten często jest okupiony wielkimi poświęceniami i w ogólnym rozrachunku często okazuje się, że cena, jaką przyszło zapłacić, była zbyt wysoka. W tym miejscu należy jednak dodać, że nie każdy perfekcjonista nie potrafi osiągnąć odpowiedniego balansu, ale jest to niesamowicie trudne. Ja sam często staję przed tego typu wyborami, które wcale nie są łatwe. Zawsze jednak stawiam rodzinę na pierwszym miejscu, bo wiem, że to właśnie rola męża i ojca jest najważniejszą misją mojego życia. Lektura książki Narzędzia Tytanów, o której to na pewno nagram w przyszłości osobny odcinek, dostarczyła mi wiele innych bardzo ciekawych spostrzeżeń. Najbardziej do gustu przypadła mi postawa Scotta Adamsa, który jest twórcą komiksów o Dilbercie, tłumaczonych na 19 języków, publikowanych w 2000 gazet w 57 krajach. Scott posiada sporą dozę humoru
i odpowiedni dystans do życia, w związku z tym warto rozważyć jego podejście do tematu perfekcjonizmu. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia na ten temat ten właśnie człowiek. Jeżeli chcesz mieć przeciętne, udane życie, nie wymaga to zbyt wiele planowania. Po prostu unikaj problemów, chodź do szkoły i ubiegaj się o pracę, jaka ci odpowiada. Jeżeli jednak pragniesz czegoś wyjątkowego, masz do wyboru dwie drogi. Po pierwsze, być najlepszym w jednej dziedzinie, albo być bardzo dobrym i należeć do 25% najlepszych w dwóch lub trzech dziedzinach jednocześnie. Pierwsza strategia jest tak trudna, że niemal niewykonalna. Tylko nieliczni zagrają w NBA albo wydadzą płytę, która pokryje się platyną. Nie zalecam wybierania tej drogi. Druga jest stosunkowo łatwa. Każdy z nas może przy pewnym wysiłku znaleźć się w grupie 25% najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. Na przykład, ja rysuję lepiej niż większość ludzi, ale trudno nazwać mnie artystą. Nie jestem też zabawniejszy niż przeciętny komik, który nigdy nie zrobi wielkiej kariery. Ale znowu, jestem zabawniejszy niż większość ludzi. Rzecz w tym, że mało kto potrafi jednocześnie nieźle rysować i wymyślać śmieszne dowcipy. Komplikacja tych dwóch umiejętności sprawia, że to, co robię, należy do rzadkości, a kiedy dodać do tego moje rozeznanie w świecie biznesu, nagle miałem do wykorzystania temat, który rozumie niewielu rysowników spoza kręgu. Zawsze radzę młodym ludziom, żeby ćwiczyli przemawianie przed publicznością i weszli do grupy 25% najlepszych mówców. Każdy może wyćwiczyć tę umiejętność. Jeżeli połączysz ją z jakąś inną, nagle znajdziesz się wyżej niż ludzie, którzy mają tylko jedną. Możesz też skończyć studia ekonomiczne, oprócz inżynierskich, prawniczych, medycznych albo innych. Dzięki temu szybko zostaniesz szefem innych ludzi albo założysz własną firmę, wykorzystując całą swoją wiedzę. Kapitalizm nagradza to, co rzadkie i wartościowe. Czynisz siebie rzadkim specjalistą, łącząc ze sobą zwykłe umiejętności, dopóki nie skomponujesz takiego zestawu, jakiego nie ma nikt inny. Przynajmniej jedna z umiejętności w tym zestawie powinna być związana z komunikacją pisemną lub ustną. Może to być coś tak prostego jak umiejętność sprzedawania skuteczniej niż robi to 75% ludzi. To jedna rzecz. Dodaj teraz do tego swoją pasję, ponieważ w nią najłatwiej ci będzie włożyć tyle wysiłku, by znaleźć się w grupie 25% najlepszych fachowców. Jeżeli masz smykałkę jeszcze do czegoś, na przykład do interesów albo do przemawiania przed publicznością, dodaj do zestawu także tę umiejętność. Wydaje się, że to bardzo ogólna rada, ale trudno byłoby mi znaleźć człowieka sukcesu, który nie opanował trzech umiejętności w stopniu pozwalającym zmieścić się w grupie 25% najlepszych w danej dziedzinie. Jak widzicie, Scott Adams podchodzi zarówno do perfekcjonizmu, jak również do tematu sukcesu bardzo ciekawie. Nie każe gonić nam za najlepszymi wynikami, ale stworzyć taki wyjątkowy zestaw średnio rozwiniętych zdolności, aby stać się jedynym w swoim rodzaju. Pamiętacie, co mówił? Kapitalizm nagradza to, co rzadkie i wartościowe. Musimy więc rozwinąć w nas te cechy, które w połączeniu ze sobą dadzą wyjątkową mieszankę. Ta strategia przypomina taktykę Blue Ocean, która polega na unikaniu rywalizacji w oceanach, gdzie jest duża konkurencja, a skupieniu się na tworzeniu nowego środowiska, w którym nie ma konkurencji, a tym samym to my stajemy się jedyną i najlepszą alternatywą. W tym miejscu przypomina mi się pewna sytuacja, którą ostatnio miał mój kolega. Nazwijmy go umownie Adam. Adam chciał wziąć ślub ze swoją dziewczyną, nazwijmy ją Ewa. Problem polegał jednak na tym, że Ewa pochodziła ze Słowacji i aby ślub mógł się odbyć, potrzebny był tłumacz przysięgły języka słowackiego. Wiecie, ilu tłumaczy przysięgłych języka słowackiego znajduje się w moim województwie? Dokładnie dwóch. Oczywiście tłumaczy przysięgłych języka angielskiego, niemieckiego czy rosyjskiego jest sporo, ale ze słowackim jest znacznie trudniej. I teraz, wyobraźcie sobie, że jesteście bardzo dobrym sprzedawcą i znacie na przykład język szwedzki. Jak wybijacie się na tle grupy innych sprzedawców? Ile więcej zarobicie pieniędzy? O ile łatwiej będzie wam znaleźć pracę? Pójście innym, nieutartym schematem często otwiera przed nami niesamowite opcje rozwoju,
nawet kiedy nie jesteśmy najlepszymi z najlepszych. Kreatywność i nieszablonowe podejście do życia sprawia również, że my sami czujemy się bardziej wartościowi. Zamiast dołączyć do tłumu, który podąża bezwiednie za tym, co większość, warto zastanowić się nad tym, co my sami potrafimy robić i co sprawia nam przyjemność. Dzięki temu zapewnimy sobie szybszy rozwój i otworzymy przed sobą nowe ścieżki, które dotąd nie były dla nas dostępne. Usłyszałem kiedyś zdanie, które może być kwintesencją tego odcinka. Amatorzy budowali Arkę, a profesjonaliści Tytanika. Mam nadzieję, że to wideo pokazało Wam, że nie warto być perfekcjonistą, a może jednak Was nie przekonałem. Zróbmy mały eksperyment. Ten, kto nie chce zostać perfekcjonistą i zgadza się z tym, o czym Wam dziś opowiedziałem, niech polajkuje to wideo. Reszta niech doda słowo perfekcjonizm w komentarzu. Zobaczymy, która opcja wygra. Ja oczywiście zachęcam Was do obejrzenia innych moich materiałów, a także podesłania tego filmu swoim znajomym. Niech skorzystają również inni. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.